Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego ma szansę przebić sukces Idy, tego samego reżysera, bo otrzymała aż 3 nominacje do Oscara i to w bardzo prestiżowych kategoriach, bo za najlepszy film nieanglojęzyczny, za najlepszą reżyserię i za najlepsze zdjęcia. Oczywiście kibicuję jej gorąco w każdej z tych 3 kategorii i myślę, że jest to na tyle znakomity film, że zasługuje na wszystkie te statuetki. Chociaż patrząc na realną ocenę wydarzeń, walka z Romą Alfonso Cuarona, zresztą walka bratobójcza, bo obaj panowie się przyjaźnią, a Cuaron stwierdził wręcz, że twórczość Pawlikowskiego inspirowała go przy okazji Romy, walka może być trudna do wygrania przez polskiego reżysera. Myślę, ostrożnie obstawiam, że jedną statuetkę uda mu się zdobyć, powtórzyć sukces Idy i otrzymać nagrodę za najlepszy film nieanglojęzyczny. Cieszylibyśmy się z tego wszyscy, ale chyba najbardziej we Wrocławiu, bo przecież część zdjęć do Zimnej wojny powstawała w naszym mieście, chociażby w gmachu Polskiego Radia. Zimną wojnę będzie można przypomnieć sobie w kinie Nowe Horyzonty albo obejrzeć ją po raz pierwszy i to aż 2 razy, bo pokazy filmu Pawła Pawlikowskiego będą ważną częścią naszego weekendu oscarowego. Weekendu, który obchodzimy zresztą dość hucznie, bo zaczynamy go już w czwartek. Przypomnimy najlepsze, najciekawsze z nominowanych filmów. Zimna wojna będzie pokazana aż 2 razy w czwartek i w niedzielę, ale to będą tylko przystawki, bo daniem głównym będzie bezpośrednia transmisja z gali oscarowej, którą zaczynamy o godzinie 1:50. Wcześniej będzie też dużo innych atrakcji, chociażby pokazy filmów nominowanych w kategoriach krótkometrażowych. I całą ceremonię pokażemy. Wieczór potrwa aż mniej więcej do 6 rano i mam nadzieję, że zakończymy go w szampańskich humorach, zadowoleni z rozstrzygnięć i z przynajmniej jednej statuetki dla filmu Pawlikowskiego.